podpisy pod petycją dotyczącą budowy drogi Białystok-Knyszyn-Augustów-Raczki zbiera suwalski parlamentarzysta Jarosław Zieliński. Inicjatywę budowy odcinka trasy łączącej drogę S61 z S8 od wielu miesięcy popierają samorządowcy i mieszkańcy regionu. W ich wspólnej ocenie ta długo oczekiwana inwestycja jest niezwykle potrzebna. Warunkuje bowiem rozwój społeczno-gospodarczy północnej części województwa i jest istotnym elementem bezpieczeństwa. Według proponowanej w petycji koncepcji, Ministerstwo Infrastruktury powinno podjąć niezwłocznie kroki mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowych dla dwujezdniowej drogi liczącej łącznie 4 pasy ruchu. Tymczasem, jak czytamy w petycji, resort udziela wymijających odpowiedzi, tłumacząc się brakiem wiążących decyzji administracyjnych wydanych dla drogi o parametrach ekspresówki. Petycja zawiera również twierdzenie dotyczące braku uzasadnienia dla opracowania nowej ekspertyzy na temat przebiegu dróg ekspresowych w Podlaskiem. Sporządzone w 2022 roku przez zespół ekspertów Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wyraźnie wskazało drogę S8 Białystok-Knyszyn-Augustów-Suwałki – węzeł Raczki jako najbardziej korzystne połączenie dróg Via Baltica i Via Carpatia, piszą autorzy petycji. W dalszej części domagają się od rządu i Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad pilnego podjęcia konkretnych, a nie pozorowanych działań, których efektem ma być realizacja inwestycji. W petycji podniesiony jest również wątek realnego zagrożenia militarnego ze strony Rosji, zwłaszcza w regionie Przysmyku Suwalskiego i, jak czytamy, polską racją stanu jest bezzwłocznie zbudowanie wielofunkcyjnej drogi ekspresowej łączącej nasz kraj z krajami bałtyckimi jako częścią NATO i Unii Europejskiej. W opinii autorów połączenie trasy S8 z węzłem drogowym w Raczkach rozwiąże również kontrowersyjny problem budowy wschodniej obwodnicy Augustowa, który faktycznie ma równie wielu przeciwników, co zwolenników. Poparcie dla zawartych w petycji postulatów chętni mogą składać w biurze poselskim Jarosława Zielińskiego w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 32.